Był to oczywiście nieżyjący, ale cały czas młody i wspaniały nasz ulubieniec Czesław Niemen. Rzeka albo nazwisko? To takie pytanie zawsze jest w krzyżówce. Powtarza się cały czas. Czesław Niemen. Po prostu chodzi o Czesława Niemena. No ale my przechodzimy dalej do tematu, kochani. Minęło 35 minut audycji Radia Super z J.K. DeVito, a my mamy dużo spraw. Ale troszeczkę z humorem teraz może podejdziemy. No jeżeli to oczywiście można nazwać humorem, bo to chyba czarny humor. Otóż znacie wszyscy taką naszą aktorkę Australijkę, mam na myśli taka Nicole Kidman, taka uch Jezu kochany, taka nimfa wodna, żeby tylko się nie złamała, jak on się z wody wyciągnie. Czy pamiętam jak była tym, jak była żoną do takiej barka, taka tratwa czy coś, Cruz, przypomniało mi się taki, to mówiła tak, no co wy chcecie, to jest taki porządny Tomek, to taki porządny chłopak, a oni mówią, że on jest homoseksualista, to wcale nieprawda, bo ja już to sprawdziłam, że nie jest. No to teraz wyszła za takiego jednego, który na pewno nie jest homoseksualistą, a wręcz odwrotnie, jest strasznym babiarzem, lubi narkotyki i lubi bardzo alkohol. No ale teraz ostatnio, jak zapładniał Kidman, no to podobno wytrzeźwiał i to na trzeźwo robili. Podobno, bo to nikt nie siedział pod łóżkiem, przecież nikt nie wie, nie? W każdym razie teraz ona już dostała takiego balona z przodu dostała już, tak jakby coś połknęła, czy coś, nie wiadomo, bo ona podobno w ciąży jest, nie? I powiedziała tak, ona tylko porządna, taka, och, ty mnie nie dotyka, jaka jestem bułkiem przez bibułkę, no i w ogóle, tylko tego. I nagle teraz się dowiadujemy, bomba wybuchła, bo pani Kidman będzie sobie robiła zdjęcia do Playboya w ciąży i będzie pokazywała, dudę swoją będzie pokazywała, no. Ja tak się zastanawiam, no i to za pieniądze, wiecie, za darmo nie będzie tego robił, tylko za pieniądze. Ja tak się tylko zastanawiam, czy jej tak się źle powodzi, że musi się pokazywać na golasa, tutaj taka porządna, a tutaj tak na golasa w ciąży będzie się pokazywała, tyłek będzie pokazywała. No, czy tam ten mąż ją może namówi, bo on ma zawsze, mężowie tacy mają bardzo zły wpływ na swoje żony. To jest możliwe, to jest bardzo możliwe nawet. I oni mają z nim robić też jakieś zdjęcia, tylko czekają aż przetrzeźwieje, bo znaczy, niby on się nie zatacza, ale cały czas tak jakoś chucha. Jest też taka, z buzi mu alkoholem leci. Jest jeszcze taka możliwość, że wiecie co się stało, że on będąc pod wpływem alkoholu poszedł z nią do łóżka, nachuchał i ona po prostu, bo ona nie pije, odurzyła się jego chuchem, no i w związku z tym, że nie była przyzwyczajona do takich oparów, mózg jej zaczął inaczej pracować, oni podłożyli jej umowę, jest ten Playboy i ona pod to podpisała i dlatego teraz musi się zgodzić, no bo ja nie widzę innej możliwości, no tak, na pieniądzach to ona śpi, raczej jej nie zależy, prawda? No chyba, że jako kobieta, która, każda kobieta widać z tego chciałaby pokazać swój bump, czyli swój zadek i kawałek brzucha jeszcze i kawałek cycka by chciała pokazać. Widać z tego i udokumentować to na taśmie w takiej światłoczułej, a później to przyłożyć na papier, żeby cały świat ją oglądał. Bo to jest chyba tylko i wyłącznie potrzeba bycia zaistnienia na scenie świata, kochani. Bycia lepszym od Madonny albo od jakiejś tam innej Kelly, daj mi nogę. Bo ja już tego naprawdę nie rozumiem, że kobieta taka jak Nicole Kidman, no mógłbym się spodziewać po niej wiele rzeczy, że zrobi, bo ona taka w takim filmie grała kiedyś taki Moulin Rouge, zamuliła go dwie róże i tak dalej, no mogła tam się rozbierała i tak dalej, no ona to znaczy, że ona umie, to rozumie, ona mogłaby stanąć na Maltin Price, rozebrać się tego, no ale to jest limitowana ilość osób, by ją zobaczyła, ale żeby robić sobie zdjęcia do Playboya na golasa z dzieciakiem w brzuchu, no jak to dziecko będzie później matce w oczy spojrzeć, ludzie, ja jestem, powiem wam, oburzony jestem, no ale widać z tego, jestem zbyt tradycyjny na ten dzisiejszy świat, a pani Kidman idzie do przodu razem ze swoim mężem, będąc w stanie całkowitego otrzeźwienia alkoholicznego. I bardzo dobrze, to mi się podoba. Ja takiego Playboya nie kupię, bo w ogóle nie kupuję takich gazet. Jak znajdę na ulicy, owszem, obejrzę, ale tylko jednorazowo i wyrzucam. W każdym razie, to
mi się podoba. Pani Kidman będzie z brzuchem na okładce, kochani. No ta okładka będzie taka wybrzuszona. Jak będą leżały na sobie te playboye, to tak będą się ruszać, no bo ten brzuch będzie wystawał zawsze, nie? Jeszcze, no mówię wam, dzisiejszy świat jest piękny, tylko trochę zyzowaty, jak się okazuje. Następna afera, mówię wam, afera za aferą. To trzeba powiedzieć, bo to bez tego świat nie istnieje. Otóż jedna, w Polsce jeszcze się bardzo na ten temat mało mówi, a praktycznie w ogóle. W Australii to w ogóle się nic nie mówi na ten temat, no bo Australia to wiecie, daleki kraj, można powiedzieć antypody, albo pody anty, pod anty to jest. Antyświat taki. Także tutaj zanim dojdą jakieś informacje i przetworzy się je na australijski, na język kangurów, to minie ze 2 lata, zanim dopiero jakiś komentarz będzie. W każdym razie jedno z większych skandali naszej stolicy apostolskiej, kochani. Wiecie, stolica apostolska to kiedyś tam rządził nasz rodak, można powiedzieć Jan Pawełek II. Jan II Pawełek Pośpieszny tak zwany. Teraz rządzi Benek XVI. Mój znajomy zresztą osobisty. I kochani, wiecie co? Benek powiedział tak. W przyszłym tygodniu przyjmuję, udzielam audiencji temu prezydentowi Iranu. Tak jest, temu z metra ciętemu, takiemu, wiecie, z tym wąsikiem taki, co to założy tą marynarkę, on nawet tego swojego habitu nie zakłada, tylko taką marynarkę zakłada i krzyczy, no a tych Amerykanów wygraża im tam taki łobuz, niedobry ten prezydent tego Iranu strasznie, a ten, to jest w ogóle ten prezydent tego Iranu, to jest strasznie niedobry, bo on cały czas straszy tylko, że będzie miał, albo już ma bombę atomową i tą bombę skieruje prosto na Izrael i straszy tylko, że zniszczy Izrael i podpuszcza wszystkie narody arabskie, żeby zniszczyć Izrael, bo Izrael jest nielegalnym krajem na świecie. Trzeba go zrównać z ziemią, a ziemię oddać Palestyńczykom. Tak on cały czas mówi. Nikt się z nim nie zgadza oczywiście, nawet ja się nie zgadzam z nim. I kochani, i ten odwieczny wróg Izraela zostanie przyjęty w pałacach watykańskich przez najwyższą głowę wielką i siwą. Prawda, byłego faszysty, a za dziecka faszysty, a teraz nie faszysty. Człowieka, który jest no, najbardziej autorytatywny na świecie za Benka XVI. Benek XVI osobiście go przyjmie, będzie mu rękę ściskał i będą sobie obiad jedli i rozmawiali. No ludzie, wiecie co, to jest naprawdę skandal. I Benek, którego świat uważał za takiego człowieka postępowego, bo pamiętacie, nasz papież Janek Pawełek II, on zawsze dążył do dialogu tak zwanego z Żydami. Natomiast Benek tutaj się zachowuje wręcz przeciwnie, skandalicznie. Ja uważam, że na Benka powinna spaść tu jakaś kara ze strony intelektualistów żydowskich. Tak nie powinno być, kochani. To jest źle. W końcu taki prezydent Iranu, to on tylko krzywdę robi. To jest człowiek, który trzyma swój naród w wielkiej ciemnocie, nie pozwala im wyjechać za granicę, nie pozwala im się uczyć, nie pozwala im nawet myśleć, bo oni myślą za nich, tamci naukowcy. I Benek się przykłada do takiego człowieka. No kochani, naprawdę ja uważam, dzisiaj jeszcze ja wam mówię, bo jestem pierwszy, który przynosi wam takie informacje, bo ja jestem zawsze najpierwszy, najlepszy, jak Radio Super zresztą. Będziecie słyszeli o tym dopiero po wizycie Benka. Ta wizyta prawdopodobnie odbędzie się w przyszłą środę. Także w przyszłym tygodniu może już będę miał własny komentarz na ten temat. Na razie tylko z oburzeniem wspominam, że takie coś ma mieć miejsce. No jeżeli Benek doprowadzi do tego spotkania, kochani, to Kościół katolicki niestety straci swoją pozycję, no, która już jest tak zachwiana w jakiś sposób. Także mówię wam, wydarzenie niesamowite. No ale widać,